Maciej Oleksowicz na mecie rajdu Lotosu. Jakbyś mógł w kilku zdaniach określić, jaki to był dla Was rajd? No to był chyba dobry dla nas rajd. Dziewiąte miejsce to wprawdzie oczko za tym miejscem, które jest punktowane, ale myślę, że w końcu przełamaliśmy tą pasę złej jazdy i jechaliśmy naprawdę sprawnie. No oprócz tego piękna OS, wspaniała walka i dużo, dużo emocji. No i tegoroczne Mistrzostwa Polski przedstawiają się naprawdę bardzo, bardzo interesująco. Jak myślisz, kto jest faworytem? Czy byłbyś w stanie wskazać takiego kierowcę? Ja myślę o sobie. No na pewno Brian jest bardzo szybki, ma bardzo szybki samochód. No ale sytuacja punktowa jest bardzo, bardzo ciasna, także wszyscy będą walczyć. I chyba o to w rajdach chodzi? O to w rajdach chodzi, my też walczymy wprawdzie troszkę dalej, ale naprawdę są duże emocje. Dalej jesteście coraz bliżej tych zawodników, którzy także walczą o te najlepsze pozycje. Tutaj podpisaliście się kilkoma naprawdę wspaniałymi czasami. Co na rajdzie rzeszowskim? Jaka taktyka na rajdzie rzeszowskim? Jaka taktyka? No taktyka na pewno szybkiej jazdy. Tak szybkie, jak będziemy potrafili od pierwszego OS-u. A no przy tej stawce tak mocnej po prostu nie ma chwili na spanie. Trzeba od razu bardzo szybko jechać. A lubisz ten rajd? Czy ja lubię ten rajd? Lubię, jak jest suchy. Jak jest mokro, to bywa różnie. Miałem tam wypadek jakiś czas temu. Ale lubię, jest fajny. Też kręty, tak jak tutaj. Więc będzie okej. Okay. Do zobaczenia za 2 tygodnie na rajdzie rzeszowskim. Dzięki, zapraszam wszystkich. Dzięki.